Rozdział 41. Wydanie 15 egzemplarzy pierwszego tomu autobiografii. Ponieważ pierwszy tom mojej autobiografii, napisany, by przyszłe pokolenia wiedziały, że w marcu 1982 taki jeden MacGregor pozbawił pielęgniarkę możliwości obejrzenia teleekspresu, został ukończony, wypadałoby go w końcu wydać, czyli uzyskać formę książki. W tym celu podpytałem wujka Google'a, czy jest w mieście Wrocławiu jakaś drukarnia, która podjęłaby się tak karkołomnego zadania, jakim byłby wydruk mojej 118-stronowej książki w kosmicznym nakładzie. 15 egzemplarzy. Okazało się, że jest drukarnia, która podjęłaby się wydruku tego mojego dzieła. Co prawda jest ona na praczach odrzańskich, czyli już takim troszkę zadupiu Wrocławia, ale jest jednak we Wrocku. I to nawet niedaleko pętli linii 103. Tak więc, któregoś pięknego dnia się tam przyjechałem, aby zlecić im misję wydruku mojej autobiografii. Troszkę zabierali się do tego, jak pies dojeżdża, a to, że trwa właśnie druk jakichś plakatów, a to, że jakieś świadectwa, a to, jakieś dyplomy dla przedszkoli, bo to koniec maja był. Ale w końcu doszło do szczęśliwego końca. 5 czerwca dostałem awizo, bo Listonoszowi nie chciało się taszczyć 15 sztuk mojego dzieła literackiego, za które dałem coś koło 200 złociszy, Ponieważ było już po południe i to dość zaawansowane popołudnie, do tego jakoś nie chciało mi się dymać na pocztę, tak więc stwierdziłem, że ogarnę sobie to jutro. I tak oto dnia 6 czerwca odebrałem swoje 15 egzemplarzy, pierwszego tomu, własnoręcznie napisanego tomu mojej autobiografii, która ma, jak Kompulik89 stwierdził fest tytuł Autobiografia, czyli moje 12 345 dni, 67 godzin i 89 minut. Chodziło o to, aby wykorzystać cały ciąg cyfr od jednego do dziewiątki. Większość egzemplarzy rozeszło się wśród znajomych, a dwie zostawiłem dla siebie. Teraz pozostało zrobić wersję audio, aby można było zrobić z niej nieco ocenzurowaną wersję na YouTube'owy kanał YouTuber McGregor, co by co poniekąd którzy nie dostali bólu dupy po tym jakby dowiedzieli się naraz za dużo o sobie, a skoro tom pierwszy jest wydany, czas pomyśleć o tomie numer dwa.